Szanowne panie, dziś znajdujemy się w Kownatach Rzędowych, w miejscowości Kownaty Rzędowe, gdzie ma miejsce powołanie do życia koła gospodyń wiejskich. Proszę nam powiedzieć, skąd wzięła się inicjatywa powołania tego szkoła? Inspiracją dla nas było spotkanie z przewodniczącym koła gospodyń wiejskich z Bogurzyna, Bogurzynianki. I oni tam bardzo prężnie działają, wyciągają ludzi z domu i angażują do różnych inicjatyw społecznych. No i tak właśnie pod ich, że tak powiem, wpływem, tak, postanowiłyśmy przeistoczyć się, bo my mieliśmy wcześniej Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet, a postanowiłyśmy zamknąć stowarzyszenie i powołać Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Korale. Proszę nam powiedzieć, ile członków liczy państwa koło? Czy są też mężczyźni? No, w chwili obecnej zapisanych nie ma, ale są już chętni, także będziemy uzupełniać listę. Są chętni mężczyźni też. A ile ogólnie liczy? Do tej pory mamy 43 osoby. Ale już działają z nami następne 7, które nie są jeszcze wpisane na listę. No i 3 panów mamy. No, z tego co słyszę, to tak, ta ilość jest naprawdę imponująca. Tak. Proszę mi powiedzieć, bo od razu nasuwa mi się pytanie, czy się wszyscy państwo zmieszczą w tej kuchni? Czy kuchnia nie jest za mała? Za mała i słabo wyposażona, także będziemy ją modernizować na bieżąco. Czyli rozumiem, że będą tutaj też jakieś starania do urzędu gminy, by trochę urząd tak, panie działa. Gotujemy to na zmianę, przychodzimy tak na godziny. Rozumiem, ale czy jest już jakaś potrawa, którą możecie panie się pochwalić, która jest takim waszym znakiem rozpoznawczym, albo będzie znakiem rozpoznawczym tutaj w regionie? Na dożynkach miałyśmy czerninę, która zdobyła 3 miejsce w konkursie. Czyli są już nagrody. No, tak. Czyli są już nagrody, ale dzisiaj jeszcze chciałem zapytać się o dzisiejszy dzień, bo dzisiaj ten dla państwa taki chyba najważniejszy dzień, inauguracja, czyli zjadą się wszyscy goście, będą próbowali państwa dań. Proszę nam powiedzieć właśnie, co zostało przygotowane z tej okazji, na dzisiejszą okazję? No chcielibyśmy, jeżeli coś organizujemy, żeby więcej właśnie przybywało mieszkańców, żeby o nas było gdzieś tak słychać, bo się ogłaszamy, ale żeby to wyciągnąć ludzi z domu, żeby zaangażowali się z nami. Czyli z tego miejsca apelujemy do wszystkich tutaj mieszkańców, by brali udział w państwa działaniu, przychodzili, smakowali i angażowali się. Tak, bardzo zapraszamy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.